Siemaneczko, w 137 części Let's Play Gothic 2 Kroniki Myrtany Archolos. Jesteśmy tutaj w poszukiwaniu skarbu. Troszeczkę mi zajęło, zastanawiałem się, gdzie on może być, no i musiałem skorzystać z zewnętrznej pomocy. Już dwie mapy znaleźliśmy, gdzie on jest. W sumie jak sprawdziłem, gdzie on dokładnie ma być, to też w sumie w komentarzach mi odpisaliście. Także fajnie się to z czasem złożyło. No, musimy zanurkować. Szukałem czerwonego krzyżyka, nie? Dobra, czekajcie, bo jednak cały dzień, kurde, był zapierdziel w robocie i widzę, że popełniam niepotrzebne błędy. Moment, moment, bo ja się zakręciłem tu jak stary. Gdzie jest to wejście do tej jaskini? Ma być jakaś jaskinia, prawda? Czy nieprawda? Czy ja to już minąłem? Auć? O nie, dobra. O, no tak płytko jest, okej. Okay. O Jezus. Poczekajmy sekundę, bo nie chcę zginąć. Boże, nie chcę zginąć tuż przed skarbem, nie? Mam nadzieję, że będzie warto tam wpaść. Dobra, tu już na szczęście możemy normalnie. Troszkę taki złowrogi dźwięk był. Aż sobie zapiszę. Ktoś tam leży martwy, szkielety powieszone i góry złota. A propos, między odcinkami też zrobiłem schemacik na łuk i coś więcej chyba, czy nie, już nie pamiętam. W każdym bądź razie nigdy nasz stan konta nie był tak dodatni jak teraz. Zwłoki, czy to jest kapitan Greg? Kto to jest? Ostatnia wiadomość, piracki kordelas i wytrychy. Znalazłem ją przy zwłokach pirata pod latarnią morską. Okej. Zobaczmy, o co chodzi. Bogactwo stawia władzę. Osiągnąłem wszystko, co ten świat miał do zaoferowania. Przynajmniej tak mi się wydawało. Zdradzony, oszukany i pozostawiony samemu sobie, skryłem się tak, by mnie nikt nie odnalazł. Ta krwawa kompania dała mi porządnie w kość. Nie ma złudzeń co do swojego losu. To miejsce będzie moim grobem. Otoczony złotem, którego nie mogę wykorzystać, dostałem swoją nauczkę od życia. Poszukiwaczu przygód, chcesz moje skarby? Bierz je, wszystko znajdziesz tutaj. Kapitan Celebrindal. Nie wiem, czy powinienem kojarzyć to imię. Ale okej, okay. Dziwne, że żadnego expa nie dostaliśmy. Dobra, co my tutaj mamy? Dobierzmy się do miodu wreszcie. Shit! Schemat pustynny łuk. Trzeba będzie się nauczyć mistrzowskich schematów chyba. Myślę, że warto, bo można tym niezłą kaskę robić, chociaż przy naszym obecnym stanie konta. Zdobiona kusza, to już znam. Właśnie, może punkty oszczędzać, bo w kowalstwo będziemy chcieli pójść pewnie, nie? Postrach kłód, tak mi się wydaje. Tu mamy na trzecim poziomie sieć, no kurwa, podzręczność. Szlak. Ale zajebiste schematy, no. Naprawdę fajne. Chociaż dzięki kasie zaoszczędzamy punkty, bo możemy siły już nie boostować, tylko kupować potki, nie? Pod siłę na przykład. A propos potek pod siłę. Zajebiście. Naprawdę bardzo fajne skarby tutaj są. Od razu sobie je łykniemy za pamięci. Bo później o nich zapomnę i tyle z tego będzie. Tak to już wiecie, tak to już mamy odfajkowane to. Tylko tyle? Te dwie skrzynie? No nie to, żeby było mało, bo to naprawdę fajne skarby, ale dziwne, że żadnego expa nie dostaliśmy.
No, jestem trochę zdziwiony, że expa nie dostaliśmy. Czy ja po prostu nie umknęło mi to, jestem troszkę zakręcony po robocie, czy faktycznie nie dostaliśmy? Chyba faktycznie nie dostaliśmy. Dobra, czy będę mógł stąd na spokojnie wyjść? Bez żadnego przypału? Kurwa, ten dźwięk to mnie przeraża, nie? Okej, ktoś do nas biegnie. Hej, ty! Oddawaj moje ryby! Co jest grane? Nie ukradłem ci żadnej ryby. Widzę cię pierwszy raz na oczy. Niech to szlak. Tak czułem, że się nie dasz nabrać. Ale to może nawet lepiej. Po prostu zabiję cię i zabiorę wszystko, co masz. Naprawdę? Nie no. No nie żartuj. No, jabłuszko miałeś przy sobie. No come on. Czego ty oczekiwałeś? Co? Co on sobie w ogóle myślał, że co? Mogę tu z kimś pogadać o tym, co przed chwilą się wydarzyło? O Jezu, zabierz mnie. Nie to chciałem, przepraszam. Nie to się rozmyśli. Co słychać? Im więcej obcych, tym. Dobra, nie to nie, okej. Okay. A tak się zastanawiam, czy my zrobiliśmy. Wszyscy wiedzą. Listy gończe. Listy gończe. Nogowie ognia z wielkim smutkiem w ostrości. Dobra. Podczas przebywania w pobliżu wejść do kanałów, no. Właśnie chyba został nam jakiś list gończy związany z kanałami, nie? Że tam jakieś rzezimieszki mogą panować. Tak teraz sobie pomyślałem. Zapolowałem też na trolle, które tutaj były w okolicy. Dwa małe i jeden duży, zwykłe. Do zrobienia. Teraz tylko tak, jak się tam dostać na górę? Ale tam dalej były trolle, prosto idąc. A, to było tutaj, czekaj, to nie trzeba na górę, no tak. Trochę mi się zapomniało. Dobra, zapiszmy, dlatego chcę tu wrócić, bo raz chyba tędy już wchodziliśmy, ale trochę się pozmieniało. Troszeczkę się... O Jezus. Między innymi coś takiego tutaj jest. Kolczasty aligator. Z początku, jak tu pierwszy raz wpadłem, między odcinkami, myślałem, że to będzie na... na list gończy, znaczy list, no na potwora, nie? Ale nie. Skórę ma zwyczajną. A nie było tego, jak byliśmy tu za pierwszym razem, tak samo te zwłoki. A wydaje mi się, że wchodziliśmy tutaj. Chyba, że może mi się wydaje tylko, ale no... Dobra. To nie jest... I to nie jest wszystko. Co tutaj się pozmieniało? Znaczy, kurde, no jestem prawie pewien, że byliśmy w kanałach od tej strony, nie? Ale zaraz zobaczycie. Tylko nie pamiętam, czy w tym rozdziale, bo to jest dość istotne. Tam mamy jakieś stworka. To jest zamknięte. W ogóle mapę kanałów sobie odpalmy. Po to mamy te cholerne mapy, żeby z nich korzystać. O, właśnie, żaboludzie też tutaj są. Ale nie możemy z tym nic zrobić, nie? To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że mamy świetlika. Byłoby to zajebiście wygodne. Oczywiście, że tak. Dobra. Tam coś jest na naszej drodze. Dobra, tam to sobie zaraz wyjdziemy. Tu mamy jakąś glizdę. Chodź tutaj, masz karo. Dobra. Nie wybuchniesz? A, nic widzę, nie ma. Że podobnie się porusza jak wąż. Dobra. A, żaboludzie, okej. Okay. Dobra, mamy tego procarza. Kurwa go... O kurwa. Jakie... Zapomniałem, że oni potrafią z tej procy porządnie przywalić, nie? Delikatnie mówiąc. Może troszkę się podleczmy, bo to nie wygląda za dobrze, moi drodzy.
pewnie, taki gulasz to jest zawsze dobra sprawa. Dobra. Nic tu nie ma. Tu jest też zamknięte. No właśnie, ten też dalej nie przejdziemy. Wydaje mi się, że jak byliśmy tu za pierwszym razem, to mogliśmy chodzić dość swobodnie. Dochodziliśmy do jakiejś windy, dzięki czemu mogliśmy pójść do góry, ale teraz tu jest pozamykane. Tu jeszcze mamy to pomieszczenie. Dzień dobry. Dobra, to tutaj jest ten. Tam na dół to ja nie chcę. Okej, nie, to chyba tak było też za pierwszym razem. Dobra, odpalaj to. Może tam trzeba było na dół spaść. A no dobrze, my na górę nie pojedziemy tutaj tędy. Czekaj, zapiszmy, nie? Dobra. Czekam. Okej. Zaczynamy. Muzyko, graj. Dobra. Dobre pancerze mają. O kurwa, za 750 expa. Do mnie. Do mnie. Ale listy gońcie wykonane, zajebiście. Czekajcie, listy wykonane. Kanalarz już nie będzie napadać na zagubionych obywateli w kanale. Oktaw z pewnością mnie wynagrodzi, no. Niczego tu nie znam. Myślałem, że to będzie troszkę większy gang. Chociaż no byli całkiem nieźle przygotowani. Nic tu nie bo nieźle mnie poharatali. Na tyle, że sobie podkę strzelimy. Dobra, pytanie, czy coś tu jeszcze więcej może być. Czy jest tutaj sens jeszcze dalej chodzić? To jest dobre pytanie. Jak to wygląda według mapy? Powinniśmy tędy wyjść gdzieś w mieście, więc w sumie i tak chcemy iść do miasta. Także możemy tędy iść, czemu nie? Coś tutaj tędy targetuje? Zaraz się okaże, czy tutaj coś będzie czyhać, jeszcze jakieś glizdy na naszej drodze, czy nie. Czekajcie, którędy teraz najlepiej pójść? Prosto. Wydaje mi się, że najlepiej albo w lewo i w prawo, co w sumie też jest dobrą opcją. Dobra, i tutaj w prawo, prawda? Znaczy no, tutaj już będzie wyjście i to powinno być gdzieś w mieście. O, to zajebiście, to jeszcze sobie odbierzemy, skoczymy nagrodę odebrać. Bez właściwego klucza nigdy tego nie. Kurna. Naprawdę? Dobra, to robimy inaczej, bo to... trzeba troszeczkę ten proces przyspieszyć, moi drodzy. Znaczy, aha, to jest trochę inne wyjście niż myślałem. Okej, a jakbyśmy prosto poszli, to się tam wrócimy. Jakbyśmy poszli prosto tutaj. A to bez sensu, nie, to musi, nie. Dobra, dobra, chodźmy tędy. Czy tutaj coś będzie? To już chyba było sprawdzane wielokrotnie, dobra. Dawaj światło. Krótko działa ten zwój. Wydaje mi się, że w poprzednich częściach, znaczy oryginalnie, tred działał o wiele dłużej. Ale może mi się tylko wydaje. Dobra, w lewo czy w prawo? To jest dobre pytanie. Tu na rondzie. W lewo ostatni zjazd. A, i tutaj już są chłopaki, dobra. Jak tam, nie sprawiacie żadnych kłopotów? Raczej nie. Dobra, chyba musimy wyjść stąd, nie?
Co jest? Dobra, jesteśmy na miejscu. Przyszedłem. Pewnie. Nasza wyspa od razu stała się bezpieczna. Dobra, zastanawiam się, czy odebrałem nagrodę za niejakiego mytnika. Zaraz zobaczymy sobie wykonane, tak. Kanalarze tak, lodowe wilki tak, magowie tak, krwiożer nie żyje. Pozbyłem się twardziela. Winnica Valerio będzie miała przez jakiś czas spokój, zająłem się wściekłym dzikiem. Siekiernik nie żyje, mokry już nikomu. Kretoszczur też, pozbyłem się niepokojącej bestii. Śliskorękiego, a nie po... A, mytnik w okolicach Silbach dalej działa. Ciekawe. Dobra, pozbyłem się lodowych wilków. Pozbyłem się twardziela. Trzeba powiedzieć o tym Garrosowi. To był ten krab przerośnięty. No bo tak, listy gończe, magowie ognia odhaczone, rybacy też. Raport też. Podejrzane dementują pogłoski, jakoby strażnicy miejsc pobierali jakieś opłaty. Widziano na południe od Silbach w pobliżu drewnianego mostu za wykonanie wyroku śmierci. Dobra, dobrze o tym wiedzieć. Ale zajmiemy się tym przy okazji. Szczerze mówiąc, no, chociaż czy może teraz? Może, kurde, nie chcę mi się go szukać, nie, może skupmy się na tym, ale ten odcinek i tak jest taki biegany, może kurde odfajkujemy go za pamięci po prostu. Polecimy na południe od Silbach, a pokaż mi mapy, jak to wygląda na mapach, moi drodzy. Mamy tutaj Silbach na drewnianym moście, dobra. Chociaż wydaje mi się, że kurde, no ale nie mam we wpisie odfajkowanego. Może tam gdzieś dalej skurczybyk siedzi. No jak nie sprawdzimy, to się nie dowiemy. Trudno, dobra, poszukajmy gnoja. Light, spokojnie, ogarnąłem temat. Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wygląda. Dobra, zluzuj człowieku porty, nie panikuj. Powinieneś mi zapłacić, że odwaliłem brudną robotę za ciebie. A nie, tu jeszcze się spinasz bez sensu. Zastanawiam się, czy... O, mamy go! Dobra! Chodź tu, kurwa, gnoju. Dobra. Zajebiście. Kurwa, solidna kusza. Dobra. No i trochę bełtów miałeś przy sobie. Kurwa. Gnojku, że ci się chciało. Ta solidna kusza. A to nie jest nic wybitnego. Pewnie na wysokim poziomie miał rozwinięte strzelectwo. Bo całkiem srogie obrażenia mi gnojek zadawał. Dobra, to możemy już potrawką się naprawić. Zobaczymy się na miejscu, odbierając oczywiście należytą opłatę. Dobra, mytnik odhaczony. Tak jest. Doskonała robota. Przyjmij to z... Dobra, troszkę się nalataliśmy. Znaczy, no troszkę tak, ale ogólnie spoko. Chyba mam wszystkie listy gończe załatwione. Nie chcę mi się tego weryfikować, jestem zmęczony tym. Myślałem, że przez chwilę do nas zagada ogrodnik. Ale wydaje mi się, że mamy wszystkie ogarnięte. Chodźmy teraz zająć się... No w sumie takim zadaniem głównym, czyli zamachem na Volkera, nie? Tak naprawdę tutaj musimy się dowiedzieć o co kaman w biały dzień, tak jest. Którą mamy godzinkę? O! Prawie południe, także myślę, że to jest dobry motyw, żeby zacząć to zadanie. No, jeszcze troszkę sobie pogadamy tutaj. Hej, ty! Czy oni coś wiedzą? O, przy okazji, co tam macie w kieszeniach, panowie? Dobra. Co słychać? Polityka jest iście fascynująca. Gdyby... Nic mi nie powiesz? Hej. Kuno? Ten chyba wkurzający był, nie? On nie chciał tam uznać zakładu naszego. Jak leci? Nie powiem, żeby zamach na Volkera był dla mnie czymś zaskakującym. Tak.
Już dostałem informację od waszych gońców. Możesz przejść, ale nie zatrzyj żadnych śladów. Dobra, dobra, spokojnie. Spokojna twoja roszczochrana, stary. Czegoś jeszcze od ciebie możemy się dowiedzieć? Na przykład co masz w kieszeni? O, dziękuję. To jest przydatna informacja. Hej. Mam tu nawet gwardzistę. Proszę, proszę. Co tu robi gwardia królewska? Ciekawe. Pilnujemy bezpieczeństwa gubernatora, rzecz jasna. Gubernator jest w środku? Nie powiedziałem tego. W takim razie, co takiego ochrona gubernatora miałaby robić tak daleko od ratusza? Nie twój interes, pachołku. Ej, zważaj sobie troszkę. Nie masz przypadku. Nie jestem byle kim, nie jestem pierwszym lepszym gońcem, kurwa, z łapanki. Widzę, że przywiało tu też najemników. Wiadomo. Gdyby Volker odwalił kitę, stary Lorenzo miałby mały problem, co? Widzę, że gdyby... No nie wiem, nie wiem jak bardzo są powiązani ze sobą, szczerze mówiąc. Dobra, mamy wybadać co i jak, więc tak też zrobimy. Z tyłu nie widzę nic podejrzanego. O proszę, czy to nie jest ta pani z Zatoki Łotrów? Przystani Łotrów? Ivy? Nie sądziłam, że tak szybko zmienisz zdanie. A ja nie wiedziałem, że pracujesz dla lichwiarza. Widać, nie tylko ty potrafisz zaskakiwać ludzi. Tak się składa, że potrzebuję złota. A mój obecny pracodawca ma go całe mnóstwo. Okej. Szef w domu? W domu, ale ma gościa. I to nie byle jakiego. Podobno odwiedził go sam gubernator. No zauważyłem. Gubernator? To stąd się wzięli ci gwardziści. Przynajmniej nie są tak uciążliwi jak strażnicy. Ciesz się, że w gildii nie musisz widzieć ich kaprawych gęb. Prawda, ale widzę za to inne. Najchętniej bym stąd poszła, usiadła w jakiejś karczmie i napiła się zimnego piwa. Ale Bradlock wisi mi forsę za ostatnie zlecenie. Patrząc na to, jak szanowni panowie się guzdrają, chyba sobie jeszcze poczekam. Gadki gadkami. Ale zgaduję, że nie przyszedłeś tu tylko po to, aby podziwiać majątek Volkera. Nie. Też jestem w pracy. No faktycznie, trochę miała rację, bo pamiętam co mówiła, że gildia nie kiwnie palcem, żeby odnaleźć naszego brata i poniekąd... Ale dobra, może nie przyznawajmy się od razu. Prowadzę śledztwo w sprawie zamachu. Przypadkiem nie złapano już zamachowcę? Złapano podejrzanego. Nie wiadomo jednak, czy faktycznie stał za zamachem. To właśnie muszę ustalić. Przy okazji rozważam propozycję pracy dla twojego szefa. A jednak, miałam rację. Lorenzo odesłał cię z pustymi rękami. Twierdzi, że nie ma czasu i pieniędzy, żeby mi pomóc. Typowa wymówka kupca, który wyniuchał lepszą ofertę. Wiele można mówić o Volkerze, ale jedno jest pewne. Potrafi szczodrze nagradzać za oddaną służbę. Pamiętaj o tym, gdy będziesz z nim rozmawiał. Dobrze. Co jest z gra? Zrobić przejście dla jego ekscelencji. Myślałem, że Volker... Przejście dla gubernatora. Myślałem, że Volker... Aha, chyba się jednak doczekaliśmy. Pogaduszki dobiegły końca. Myślałem, że Volker odwalił kitę, nie? Się wystraszyłem troszeczkę. Patrzcie, patrzcie, kto idzie. Wielki pan gubernator. Żółto dzioby przodem. Dobra, co ja mam w związku z tym? A może z nim... Aha, znaczy można sobie z nim pogadać, ale dobra, pogawędkę z gubernatorem... Chyba masz co... Zostawimy na następny odcinek, zdecydowanie. Także na dzisiaj to by było na tyle. Wpadajcie do opisu pod filmem, trzymajcie się i na razie.